Siemano, zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Torba pełna radości. Dziś pokażę Wam dwie rzeczy. Maskę LED świecącą w ciemności oraz kamerkę GoPro. Zacznijmy od maski. Kupiona na Allegro, ma taki mały akumulator na kabelku. Kabelek niczym nie przeszkadza, jak widać. Można go schować do zdjęć, bo to raczej jedna z tych masek, która może posłużyć do zdjęć czy klipu i się ją odkłada na miejsce. Ważne jest, aby nią nie rzucać, bo akumulator może się uszkodzić. Oprócz niebieskiego są też inne kolory. Jak zawsze link do tej maski, jak i kamerki będzie w opisie. Co do kamerki GoPro, jest to kamerka 4K firmy Blow. Możecie ją znaleźć w Media Expert między innymi. Jest to jedna z tych kamerek nie za miliony, ale działająca bardzo dobrze. Zresztą zobaczcie sami. Siemano, zapraszam Was na kolejny odcinek serii Torba pełna radości. Istnieje też opcja używania tej kamery podczas jazdy autem lub do streamowania w internecie. W zestawie mamy różne akcesoria do tej kamery, m.in. kamerę, kable, obudowę wodoszczelną, akcesoria montażowe, pilota bezprzewodowego oraz instrukcje. Jest ona też w stanie nagrywać gotowe filmy z prędkością 30 klatek na sekundę. Posiada szeroki kąt widzenia sięgający 170 stopni i można nagrywać nią filmy nieprzerwanie przez godzinę. Można sterować nią za pomocą Wi-Fi w aplikacji. Jest też w stanie zrobić zdjęcia seryjne lub pojedyncze dzięki trybowi fotografowania. Posiada też slot na kartę pamięci. Oczywiście warto też wspomnieć, że kamera ta posiada funkcję stabilizacji obrazu oraz zdalny pilot, dzięki któremu łatwiej można nagrywać. No i to tyle na dziś. Widzimy się w kolejnym odcinku. Elo. One more time, maybe one more time.